Witam Was, moi drodzy. 16 kwietnia w piątek, w to piękne wiosenne popołudnie. Żartowałem. Dzisiejszy odcinek będzie nosił tytuł Nieszczęścia chodzą parami. Wracam właśnie z poczty, gdzie byłem nadać paczkę dla pana taty. Znacie kanał pana tata? Jak nie znacie, to poznajcie. Pan tata, który zbiera śmieci razem z piesem Aresem. Także poszła paczka do ciebie, przyjacielu. Priorytetem, także po weekendzie gdzieś tam przyjdzie do ciebie. Tak, idę na parking. Sytuację opisać wam. Taką nieszczęśliwą, oprócz w Lanosie, który stoi tam, poznajecie go, stoi tam. W Lanosie zablokowało się mi tylne prawe koło. Ono mi się wcześniej blokowało czasami. Gdzieś pod Kauflandem, gdzieś tam, ale wystarczyło trochę do przodu, trochę do tyłu i puszczało. A tym razem dzisiaj omalże sprzęgła nie spaliłem, chyba spaliłem, bo śmierdziało niesamowicie. Jeździłem tym Lanosem tutaj w kółko z tym zablokowanym kołem, żeby puściło, a nie puściło. Tak na chamca trochę, no. W akcie desperacji, można rzec. Więc to koło prawe z tyłu, ono jest unieruchomione. Będę go musiał podnieść na lewarku, zdjąć koło i tam młotkiem podziałać. Tylko czekam na lepszą aurę. Dzisiaj przeładowałem z Fiata wszystko tutaj, do tego magazynu. Z nadzieją, że odpalę Fiata, bo chciałem jechać na zakupy z dziećmi do Kauflandu właśnie. Takie większe. Nie wiem, czy tam starłem tą gumę, nie wiem. Wiem, że śmierdziało, czy spod maski chyba sprzęgło. No i tak, wyciągnąłem wszystko z tego Fiata. Okazało się, że akumulator padnięty zupełnie. A potem przełożyłem akumulator. Z Lanosa przełożyłem do Fiata akumulator i ledwo. Po prostu było włączone wybasto cały czas. Podczas kiedy ładowałem tam różne graty do niego. Tam jest pokrętło od wybasta. Gdzieś tutaj się znajduje, nie wiem czy będzie widać, nie mam kluczy od niego. O tam ono jest, to pokrętło takie. O tam. O tam w końcu palca. Ono było przekręcone i rozładowało mi akumulator. Mam te dwa akumulatory w domu i będę szukał prostownika. Nie wiem czy on jest gdzieś w piwnicy zakopany czy gdzie. Spróbuję podładować, żeby światem ruszyć. Tutaj po przyjeździe z trasy zauważyłem, że na pacy były butelki od piwa w takiej papierowej, rozmokniętej już od deszczu torbie. Ta torba jest tutaj. Tutaj ją karygodnie wyrzuciłem do śmietnika, ale znaczy nie do śmietnika, tylko do trawnika. Ona jest, ta torba papierowa, to się rozmoknie, wiecie, i będzie chyba, zutylizuje się. Tu leżały tutaj te butelki od piwa. Jeszcze zostały jakieś śmieci z tej torby. Także ktokolwiek je tu zostawił, to dziękuję za te kilka groszy. Mam tu lodówkę ze skoczowskiej akcji i beczkę z poprzedniej, z wcześniejszych akcji. No i będę musiał Fiata uruchomić, żeby gdziekolwiek pojechać. A Lanosa naprawiać swoimi siłami, tylko nie chciałbym w deszczu walczyć. Tak, moi drodzy, dzisiejszy odcinek Nieszczęścia chodzą parami. Zakończam optymistycznym akcentem, a mianowicie takim, że nie załamuję się tym wcale. Ja już się nauczyłem przez moje życie walczyć z przeciwnościami. Wiecie, gdzieś niedawno natrafiłem na taką definicję słowa przedsiębiorca. Kto to jest przedsiębiorca? Otóż ktoś powiedział tam, że przedsiębiorca to jest człowiek, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów. Więc chyba ja jestem przedsiębiorcą. Moi drodzy, pozdrawiam z parkingu tu cieszyńskiego, gdzie trzymam mojego Fiata, gdzie Lanos mój robi teraz za magazyn. Idę do chałupy poszukać tego prostownika. Mam te akumulatory dwa w domu. Będę ładował obydwa. Jutro założę do Fiata i może ruszy maszyna. Jutro wielki dzień. Przyjeżdża do mnie gość, specjalista od zbierania śmieci. Specjalista od magnesu i takich rzeczy, także zobaczycie, wszystko będziemy nagrywali. Miłego popołudnia, moi drodzy, piątkowego, miłego weekendu dla Was. Dzięki, że
obejrzeliście ten filmik. Do następnego filmiku zatem.